Kolejny filmik, a to oznacza kolejne update'y do Inferny. Tym razem omówimy sobie nie jeden, nie dwa, ale aż trzy update'y. O kurwa! Jeśli chodzi o wygląd gry, to kompletnie nic się nie zmieniło. Nadal mamy zajebistego konia, naciepane moby oraz postać, która biegnie jakby była najebana. Update'y te były czysto balansujące czy kosmetyczne, naprawiające błędy i tak dalej. Głównie dużo balansu będzie. Tak więc... jedziemy. Tak więc w pierwszym update'cie, który wszedł 31 grudnia, mamy takie rzeczy jak naprawiono itemek do restowania punktów statystyk, bo oczywiście najpierw coś, jak się coś wprowadzi, to nie działa, później trzeba to naprawić, później jeszcze nie działa, później znowu trzeba naprawić. Tym razem miejmy nadzieję, że to już naprawione i będzie działać. Mamy dodatkowo zmienione okienko prywatnych wiadomości, teraz automatycznie scrolluje się do najnowszej wiadomości. Wcześniej jak ktoś do was napisał albo coś, to mieliście okienko zaraz na samej górze. Teraz okienko zjedzie na dół i będzie fajnie. Kolejna rzecz to dźwięki buffów. Teraz słuchajcie po kilku sekundach od użycia buffa. Dodano w ustawieniach możliwość sobie ściszenia dźwięków buffów. Ograniczono ilość znaków, jeśli chodzi o nazwy od graczy. Dodano filtry do czatu. Coś tam zmieniono z price'em, czyli z ceną. No i na pierwszy update to chyba tyle. A, jeszcze naprawiono drop, jeśli chodzi. Chodzi głównie o to, że wcześniej mieliśmy mobkę na 30 level, to mogło nam wydropić itemek na 50, a teraz tak już nie powinno być. Bijąc mobkę na 30 level, powinny nam wydropić itemy na 30 level. Update z 3 stycznia 2020. Więc tak, ograniczono liczbę punktów statystyk. Teraz na każdą statystykę w Int Strange Dex można mieć tylko 120 punktów maksymalnie. Tak ogólnikowo trochę napisali, że improved character class and skill balance, czyli jakiś tam balance i tak dalej. Naprawiono zasięg łuku i wanda, jeśli chodzi o konia. Ciekawe, czy tak jest też, jeśli chodzi o nie konia. Coś tam zmieniono, jeśli chodzi o wyświetlanie golda w ekwipunku. Możemy sobie teraz przebijać czat, historię czatu strzałkami górę-dół. Zredukowano bonusy Gold, Exp i Drop Enchant z 20% do 10%. Czyli rozumiem, że to pewnie są te enchanty, które się wkłada do itemów. I te bonusy Gold, Exp, Drop były po 20%, zmniejszono je na 10% wszystkie. Naprawiono to, że moby teraz nie gonią asasyna, jeśli on jest niewidzialny. I naprawiono duele. Bo wcześniej było coś takiego, że mieliśmy z kimś duel, wygraliśmy i żeby dać mu jeszcze raz duel, to jedna osoba z nas musiała relognąć. Teraz podobno ma być to naprawione. No i trzeci patch, też z 3 stycznia 2020, głównie balansujący rozgrywkę, skille i tak dalej. Więc znerfiono magiczną obronę o 90%, więc rozumiem, że teraz skille będą dużo więcej biły. Jeśli chodzi o skille Assassina, to Shadow Strike, Backstab i Quick Attack zostały zboostowane o 40%, jeśli atakujecie, czy z ubranymi daggerami. Skill Demon Smash u half demona, czyli pół demona, ma szansę teraz do penetracji obrony. Czyli można się przebić przez obronę i zadać większe obrażenia. Jeszcze jeden skill u half demona, u pół demona oczywiście Shadow Blast, teraz bije 30% więcej damage'u. Czyli mamy buffik. Ogólnie mamy póki co tak, buffik asasynów i buffik pół demonów. No i od teraz magiczne skille mogą spenetrować magiczną obronę. Wcześniej prawdopodobnie tego nie było, więc teraz jakieś krytyki, coś, większe obrażenia. No, jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, bo do tej pory PvP tak średnio wyglądało, polegało na 2-3 skillach. A jak teraz jeszcze mogą magiczne skille przebić obronę, to może być to jeszcze krótsze. No i ostatni nerfik dla Warriora, Cosmic Slash, czyli nie pamiętam co to jest, chyba szarża?
albo Wirmiecza, nie pamiętam. Zredukowali damage, nie napisali o ile. I tak samo w skillu Smite. No i naprawione agro potworów, podobno. Więc, no, mamy 3 update'y opisane, to by było na tyle. Jeśli się podobało, to łapę w górę i suba. Dzięki za oglądanie, do następnego ESA.